Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk. Dzień dobry. Jako, że przerzuciliśmy się z pecetów na konsolę, tak więc mamy możliwość i przyjemność sprawdzić najnowszą konsolę przenośną, mianowicie Logitech G Cloud. W tym eleganckim pudełku przyjechała oczywiście konsola, którą widzicie na froncie. Dodatkowo znajdziemy kabelek do ładowania, ładowareczkę sieciową, no i stosowną papierologię. Muszę przyznać, że jako użytkownikowi Steam Decka na co dzień Logitech G Cloud wydał mi się naprawdę kompaktową i bardzo dobrze leżącą w ręku konsolą. No i na potwierdzenie tych słów możemy od razu przytoczyć jego wymiary. Mamy tutaj 25,7 cm długości, 11,7 cm szerokości i 3,3 cm no, tutaj nazwane wysokości, ale tak naprawdę jest to smukłość, czyli po prostu to, jak urządzenie jest grube, a raczej właśnie jak grube nie jest. Waży 463 gramy i to jest naprawdę dużo, dużo mniej niż Steam Deck właśnie. Ale nieco więcej niż Switch. Ale przechodząc do tego, co znajdziemy wewnątrz, to oczywiście 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G. Dodatkowo mamy 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej do instalowania aplikacji, ale mamy również slot na karty, tak więc możemy sobie tą pamięć rozszerzyć. Tak, co ciekawe, mimo iż urządzenie jest wyraźnie mniejsze od Decka, to ma identyczny w zasadzie wyświetlacz. Porównywaliśmy go jedno po drugim i mamy naprawdę te same, wydaje się, wymiary. 7 cali przekątnej wyświetlacza z rozdzielczością Full HD 1920x1080p. Wyświetlacz oczywiście IPS LCD z jasnością 450 nitów i częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Uważam, że do tego typu konsolki jest to w zupełności wystarczające. Wyświetlacz oczywiście wspiera multitouch, tak jak smartfony możemy spokojnie w kilku miejscach nacisnąć i będzie reagował. W kwestii dźwięku, no, głośniki stereo, to co najważniejsze, nie będziemy pewnie ich przedstawiać, no bo to nie jest jednak najważniejsze w tego typu konsoli, ale mamy tu również dwa mikrofony z funkcją redukcji echa i tłumienia szumów, a do tego to, co bardzo ważne, możemy spokojnie połączyć sobie urządzenia przez technologię Bluetooth. Wersja 5.1 z obsługą Qualcomm aptX oraz wsparcie cyfrowe dla słuchawek na USB typu C, więc naprawdę dźwiękowo możemy podłączyć tu bardzo wiele rozwiązań. Mhm. Jeśli ktoś chciałby jednak cofnąć się nieco wstecz, to słuchaweczki... Nie da się cofnąć nieco wstecz. To oczywiście możemy również tu wpiąć słuchaweczki po klasycznym jacku, bo takie gniazdo również się znalazło. Dodatkowo, jak w smartfonach i trochę namiastka tego, co jest w padzie od DualSense, mamy tutaj wibracje haptyczne, które znacząco podnoszą wrażenia z rozgrywki. Mamy żyroskop sześcioosiowy oraz czujnik światła otoczenia umożliwiający automatyczne dobieranie jasności. No, działa powiedzmy, ale tak naprawdę jednak na dużym słońcu trzeba będzie dać maksa jasności, żeby było dość dobrze widać. Mhm. W końcu cloud, tak więc Wi-Fi, mamy dwuzakresowe Wi-Fi 2, 4 i 5 GHz, 802.11abg NAC. No i bateria, jaka się tu znalazła, akumulator litowo-polimerowy o mocy 23 Wh. Jeśli chodzi o ładowanie od 0 do 100%, to w okolicach 2 godzin i 10 minut, natomiast czas pracy na baterii, no to bym tak powiedział, że w okolicach 9 godzin to jest taki najbardziej realny czas, jaki udało mi się uzyskać. Uważam, że jeśli chodzi o stosunek czasu ładowania do czasu grania, jak najbardziej za korzystny. Konsolka prezentuje się naprawdę bardzo ładnie w tym białym kolorze. Większą część oczywiście frontu zajmuje nam ten 7-calowy wyświetlacz. Tak jak mówiłeś, ułożenie takie typowo Xboxowe, czyli mamy dwa... Lewy analog, tak, wyżej, drugi niżej. Analogi, triggerki z tyłu. Bampery. Dodatkowo mamy tu jeszcze przyciski funkcyjne na górze. Klasyczna... Krzyżak. Klasyczny krzyżak, przycisk G. Przycisk, który będzie nam odpowiadał za to, żeby przeskoczyć do
szybkich właściwości, jeśli byśmy się połączyli po Steam Linku. Taka to wtedy nakładka Logitechowa. Dokładnie tak. Wtedy nam się wyświetla ta biblioteka. Podobnie jest w Xboxie, też wyskakują nam nasi znajomi. Takie szybkie, podręczne menu. Z drugiej strony mamy przyciski A, X, Y, B. Dodatkowo przycisk Home'u, więc będziemy po prostu dzięki temu przyciskowi wskakiwać do menu głównego. Na odwrocie mamy informację producenta. Dodatkowo ta fakturka jest taka tu bardziej perforowana, takie są wzorki na niej, żeby lepiej się trzymało tą konsolkę w ręku, nawet jakby nam się spociła, żeby się gdzieś tam nie wyślizgnęła. Na górze oprócz bumperków mamy również przyciski do podgłaszania, przyciszenia naszej konsolki, włącznik, jak również slocik na karty. On bardzo ciężko jest zło. Slocik na karty pamięci, żeby sobie rozszerzyć nam naszą pamięć. Na spodzie mamy dwa głośniki, gniazdo jack 3,5 mm, jak również gniazdo ładowania USB typu C. Jeśli chodzi o wygląd i wykonanie, ja się absolutnie nie mam do czego przyczepić. Nie no, przestrzeń jest zagospodarowana naprawdę rewelacyjnie. Zdecydowana większość urządzenia to jest ten wyświetlacz pokaźny. I od razu na wielkie właśnie słowa uznania zasługuje to, jak płynnie ta nakładka Logitechowa działa. Naprawdę tutaj widać, że podzespoły wysokiej klasy, a do tego nakładka zaprojektowana fajnie, z myślą. Już nawet nie sam Android, bo on też będzie chodził dobrze, ale i ta właśnie Logitechowa sekcja działa po prostu bardzo fajnie. Tak, nakładka, która działa oczywiście na Androidzie 11. Możemy wskoczyć szybko w ustawienia, zobaczyć co tu jest. Jeśli będziemy konfigurować konsolę od początku, no to oczywiście będziemy mieli do wyboru albo klasyczny widok tego całego menu, taki jak mamy w tabletach, bądź taki, bym powiedział, nintendowski konsolowy, tak. Widok, który jest właśnie w tym momencie wybrany, który wy również widzicie na przebitkach. Uważam, że jeśli chodzi o konsolę przenośne, no to ten widok jest zdecydowanie wygodniejszy i dużo łatwiej mi się posługiwać i przeskakiwać menu pomiędzy tymi różnymi aplikacjami. Tak jest. No jeszcze na wyróżnienie zasługują też analogi, które są niewiele wystające od konsoli, ale naprawdę wygodne, bardzo precyzyjne i czułe, a jednocześnie na koniec pokrytą są taką gumą jakby. Taką gumą, która naprawdę sprawia, że trzymają się kciuki na nich nieźle, nie spadają. Jakoś tak naprawdę komfortowo, jakby człowiek trzymał pada w ręku, to wszystko działa. Na górze mamy również takie szybkie, podręczne menu, czyli konto, wiadomości, album, ustawienia oczekujące, czyli możemy wygasić naszą konsolę. Nie wiem, dlaczego jest tak akurat spolszczone. Muszę ją w tym momencie odblokować. Dodatkowo mamy również oferty. Oferty, czyli bym powiedział taki prezent powitalny od Logitecha, bo tu dostajemy, jak już Ci mówiłem, 3 miesiące subskrypcji, jeśli chodzi o Xboxa. Dodatkowo GeForce, Nvidia Now, jak również straciłem połączenie z internetem, ale jest również Shadow PC, bezpłatny, darmowy miesiąc. Z tego nie korzystałem akurat, ale sądzę, że to też jest taka jedna z tych bardziej streamingowych serwisów, gdzie możemy sobie pograć. Ja osobiście na co dzień korzystałem z Xbox Cloud Gaming, bo to najwygodniej mi się z tego korzystało, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Wskoczmy szybko w ustawienia. Ustawienia z tą nakładką Logitechową, czyli tak naprawdę mamy te najważniejsze ustawienia. Możemy tu również sobie zmienić mapowanie przycisków, zmienić czułość joysticka, ustawienia martwej strefy, jeśli chodzi o spuściki, bumperki, czy strefy joysticka. Szybkie ustawienia ekranu głównego. Dodatkowo aktualizacja systemu. To jest przede wszystkim bardzo ważne, bo te gratisiki dostajemy dopiero po zaktualizowaniu konsoli. Informacje o urządzeniu, ale jeśli chcielibyśmy się bardziej pobawić, to możemy oczywiście wskoczyć w ten standardowy, androidowy wygląd, gdzie faktycznie tych ustawień już... Te ustawienia są takie stricte wtedy jak na telefonie. No właśnie, jaki to jest Android teraz zainstalowany? 11. 11, bo tego specyfikacji nie podaliśmy, to też jest ważne. Aczkolwiek niewykluczone, że będzie też ta wersja Android zaktualizowana. Na ten moment, jeśli jest 11 i działa naprawdę płynnie, no to może wcale aktualizacja nie będzie jakaś wymagana. Oprócz serwisów streamingowych z grami możemy również zainstalować jakieś gierki typowo na Androida ze sklepu Google Play. Mamy wyszukiwarkę, te podstawowe takie aplikacje, które mamy dostępne na każdym telefonie, czyli możemy sobie tu również oglądać YouTube'a,
czy odczytywać maile, ale serwisy streamingowe filmów również działają. Chcielibyśmy sobie zainstalować Netflixa, HBO czy tego typu rzeczy, to jak najbardziej na tej konsolce również sobie je odpalimy. Wspominaliśmy już o 7-calowym wyświetlaczu. Jeśli chodzi o granie w takich pomieszczeniach zamkniętych, no to jak najbardziej ok. Niezłe kąty widzenia, to trzeba powiedzieć od razu. Natomiast jeśli wyjdziemy z konsolką gdzieś na dwór, no to wiadomo, że już w promieniach słonecznych robią się delikatne problemy. Już nie do końca widzimy nawet w maksymalnym podświetleniu to, co byśmy chcieli zobaczyć na konsolce. Refleksy się robią. Dokładnie tak. No i niestety jest to uciążliwe, ale w związku z tym, że jest to konsolka do gier streamingowych, strumieniowych, no to bym powiedział, że zalecane jest korzystanie oczywiście w domu, no bo wiadomo, że z tym zasięgiem, jeśli chodzi o Wi-Fi, bywają problemy, jeśli odejdziemy za daleko od routerka. Tak więc jeśli chodzi o wyświetlacz, dotyk działa świetnie, na niego też nie mogę złego słowa powiedzieć, bo ani razu mi się nie zaciął, nie robią się żadne artefakty, bardzo ładnie wygląda, dość niezłe odwzorowanie kolorów, fajnie wypada czerń w tych ciemniejszych gierkach. Jeśli chodzi o tak naprawdę małą konsolkę, no to uważam, że to wypada całkiem nieźle i moim zdaniem lepiej niż na Switchu Lite, z którego korzystałem dotychczas. Gry, które zainstalujemy ze sklepu Google Play, no to oczywiście one nie wymagają aż tak stabilnego połączenia, więc czy tam sobie zrobimy z telefonu hotspota, no to oczywiście będziemy mogli z nich korzystać. Problem zaczyna się robić, jeśli chcielibyśmy pograć w gry z Game Passa, z GeForce Now, no bo tam faktycznie ten internet wypadałoby, żeby był na dość dobrym poziomie, ale muszę przyznać, że nawet moja radiówka na wsi daje sobie fajnie radę, jeśli chodzi o skomponowanie jej z tym Logitechem. Oczywiście, jeśli ktoś naodpala mi serwisów streamingowych na telewizorach, dodatkowo jakieś przeglądane Facebooki na telefonach, no to wtedy robią się problemy. Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie tak pograć, że dajmy na to jest włączony YouTube, jakiś tam telefon gdzieś tam w tle też działa, no to muszę przyznać Ci, że działa to dość dobrze, dość szybko łączy się. A jakie masz łącze? Łączy się do kolejki 25 megabitów na sekundę. No, to wcale nie jest żadna jakaś najnowsza technologia. Nie oszukujmy się, teraz łącza 100, 200, 300, 600 są popularne, więc 20, jeśli chodzi nieźle. Chodzi nieźle. Oczywiście musimy mieć, mieć wzgląd na to, że zdarzą nam się lagi, ping nam będzie skakał. Albo trochę się po prostu rozpikseluje, bo ta transmisja ulegnie. Tak, i wtedy już nie będziemy mieli Full HD, tylko dajmy na to 320 na kilka sekund. No ale z tym się liczyłem, biorąc tą konsolkę do testów i tak jestem zszokowany, że tak dobrze ona sobie naprawdę dawała radę na tej radiówce, bo jeśli podpiąłem się pod Wi-Fi po kabelku, gdzie faktycznie jest jakaś setka, no to tam już żadnych problemów nie miałem z tym, no ale na mojej radiówce musiałem mieć nieco oczywiście więcej cierpliwości i być nieco bardziej wyrozumiałym, jeśli chodzi o tego clouda. No ale jeśli przejdziemy do tego, że przełkniemy te pewne niedogodności, no to możemy na niej oczywiście bardzo fajnie pograć. Dodatkową zaletą jest to, że gry są strumieniowane, więc w moim przypadku, gdzie chciałbym pograć sobie w jakąś nowszą produkcję z Game Passa, no to musiałbym to pobierać na konsolę, co z reguły trwa w okolicach 8 godzin, jakaś większa gierka. 50-100 giga, tak. A tu po prostu odpalam, czekam, dajmy na to w zależności od kolejki, bo serwery prawdopodobnie są gdzieś w Niemczech, I niestety musimy chwilkę poczekać na dołączenie do kolejki, ale z reguły zajmuje to w granicach 5 minut, w takiej najbardziej, bym powiedział, obleganej godzinie, więc to też jest dość akceptowalne. No i wtedy sprawdzamy sobie gierkę, czy faktycznie jest ona ciekawa, warto w nią pograć, czy po prostu wyłączamy, przerzucamy się na kolejną, nie czekając 8 godzin, żeby coś sprawdzić i potem to odinstalować, przeskoczyć na następną. Podobnie jest w GeForce Now, chociaż tu jeśli chodzi o tą aplikację, no to ja uważam, że bez sensu jest za nią płacić, bo tak naprawdę dostajemy to, co mamy z reguły w Game Passie. Skonfigurowanie jej, połączenie jej ze swoim Steamem, no to przechodzi tam ułamek gier, które są wspierane. Ja z 293 gier przeszło mi w okolicach 10,
I to też nie wszystkie, bo połączyłem się poprzez Steam Linka również ze swoim komputerem. No to w ogóle uważam za bezsensowne połączenie, bo musimy mieć peceta włączonego, żeby pograć sobie na przenośnej konsoli. Ale wtedy wszystkie działały gry ze swojego Steama. Wszystkie działały, oczywiście wszystkie się włączyły, natomiast nie we wszystkie mogliśmy grać. Przykładem gry, w którą nie udało mi się pograć, bo stawałem na menu i później w ogóle sterowanie. Ona się nie chciała, nie była kompatybilna w ogóle z tą konsolą, to jest Gazlers, coś takiego. Włączyłem jeszcze Dirta później, żeby sprawdzić, jak samochodówka będzie tu wypadała ze Steam Linka. Naprawdę bardzo fajnie. Był to Dirt Showdown. I tu absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o połączenie, nie miałem, mimo że tam jakieś ściany nas dzieliły między komputerem a routerem. Wypadało to dużo lepiej, jeśli chodzi o połączenie oczywiście, aniżeli te serwisy streamingowe. Tak więc jeśli ktoś chciałby pograć sobie w najnowsze produkcje oczywiście z Game Passa i nie tylko, bo wiadomo, że starsze gierki również tam trafiają, no to ja uważam, że do sprawdzenia tego bez instalowania, bez czekania, mając internet radiowy, można śmiało się z taką konsolką pobawić. Ja od siebie bym dodał jedną rzecz, że nawet kiedy ten internet jest taki powiedzmy na poziomie 20-25 megabitów, to jakość grafiki jest naprawdę ładna na tym wyświetlaczu. Odpalaliśmy przede wszystkim sobie GTA 5 czy Broforce'a i to wygląda bardzo ładnie. W zupełności wystarczająco do tego, żeby cieszyć się grą. To, co bardziej mnie bolało, niestety, to był ten drobne opóźnienie, czas reakcji, zanim sygnał od nas dojdzie do serwera i wróci do wyświetlacza, upływa, no nie wiem, ćwierć, może pół sekundki. I to jest ten okres, przy którym trochę ciężko jest sterować, bo no ciężko jest wziąć poprawkę na przykład w GTA, kiedy jedziesz samochodem, na to, jak mocno skręcić, żeby się wyrobić, czy ominąć samochód, który w ostatniej chwili gdzieś wyjechał. Tu jest lekki problem. Nie ma tego problemu w grach spokojniejszych, które są na przykład turówkami, czy takimi raczej wolniejszą akcją w rozgrywce. Tam to nie przeszkadza, natomiast w tego typu, gdzie właśnie szybsza reakcja, szybszy czas reakcji jest niezbędny, no to potrafi to być na początku uciążliwe. Być może da się do tego przyzwyczaić też, ale to bardziej mnie bolało niż ewentualne czasami pikselki podczas transmisji. To opóźnienie. To tu się z Tobą w pełni zgadzam, bo tak samo dało mi się to odczuć, bo dzięki tej konsolce wróciłem do GTA Online. Dało mi się przede wszystkim tam to odczuć, bo celowanie nie jest aż tak mocno wspomagane, jakbyśmy sobie grali w singla, gdzie tam faktycznie wyjmiemy pistolet i on praktycznie od razu automatycznie celuje i możemy śmiało strzelać. Dało się to zauważyć, bywa to irytujące. Ale oczywiście trzeba wziąć również na to poprawkę, że no jednak jest to konsola, która działa po strumieniu. Tak nie jest. Mamy tej gry fizycznie zainstalowanej, tak ale dzięki temu też nie musimy martwić się o pamięć, która będzie zajmowana przez te najnowsze produkcje, które zaczynają zajmować coraz to bardziej horrendalne ilości gigabajtów. Logitech G Cloud na dzień dzisiejszy kosztuje 1600 zł. Nie jest to mało, bo oczywiście poniżej tej ceny możemy sobie kupić Switcha, Switch Lite'a, który będzie poniżej 1000 już chyba na dzień dzisiejszy. Nieco dołożyć możemy sobie kupić Steam Deck'a, no ale to wiadomo, że tam już tylko gry, tylko i wyłącznie Steamowe. Z biblioteki Steama. Też da się to obejść, no ale oficjalnie tylko Steamowe. No ciężki dylemat, bo jednak możliwość pobrania sobie gry na lokalną pamięć urządzenia, tutaj w zasadzie tylko z Androida gierki, no uwalnia nas od potrzeby niezbędnego, a raczej stałego połączenia z internetem. Wtedy pobierasz sobie gierkę, odpalasz sobie ją i grasz. Nie interesują Cię lagi, nie interesuje Cię jakoś transmisji. Może gra chodzić lepiej lub gorzej w zależności od podzespołów urządzenia, ale nie jest uzależniona od Twojego łącza internetowego. Tutaj, jeśli mamy dobry dostęp do internetu, taki naprawdę dobry, stabilny, szybki, a najlepiej jeszcze właśnie, jeśli gdzieś jesteśmy niedaleko lokacji serwera i mamy dobry tam routing do tego, to jest to opcja naprawdę ciekawa i godna rozważenia. Natomiast no, wyjście z tym gdzieś na powietrze. U nas i tak w Polsce jest niezła infrastruktura internetu mobilnego. No już znacząco utrudnia i nawet nie tyle dlatego, że jest ciężej z zasięgiem, tylko dlatego, że mamy ograniczone pakiety limitów danych. A niestety granie w chmurze zużywa bardzo dużo tego typu pamięci i pobiera naprawdę bardzo duże ilości danych.
Więc to myślę będzie tutaj dużą przeszkodą. Ale jeśli ktoś ma łącze w domu stałe, bez limitu, z dobrym netem, to naprawdę można na tym się nieźle pobawić. Tak, można się wtedy tym zainteresować. Główną zaletą jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie musimy tych gier instalować. Wchodzimy, no przede wszystkim musimy wykupić sobie jakiś abonament, jeden z wielu. Moim zdaniem najbardziej opłacalny na dzień dzisiejszy to jest abonament dotyczący Game Passa, bo mamy tam najwięcej produkcji, mamy tam jedne z najświeższych produkcji i naprawdę działa to świetnie. Wspominałeś o tym internecie. Owszem, ale również z hotspota da się grać. Musimy, gra z hotspota przypomina, że tak powiem, połączenie po mojej radiówce. Oczywiście to ma znaczenie, w którym miejscu jestem z telefonem, bo jeśli stanę na jakimś że tak powiem w strasznym zadupiu, no to wiadomo, że wtedy nic nie ugram, ale jeśli jestem gdzieś w centrum miasta, udostępnię sobie internet, to oczywiście na tej konsolce jak najbardziej mogę sobie pograć. I tym samym ja uważam, że ona jest skierowana do osób, które przede wszystkim nie chcą instalować tych gier u siebie na konsoli, nie mają na to czasu, bo wiadomo, że jest to czasochłonne, gra się dość szybko nudzi, bynajmniej w moim przypadku tak jest w wieku 35 lat. No i też dodatkowo mam bardzo często zajęty telewizor, bo mam 3-latkę w domu, więc włączenie czegokolwiek na telewizorze, jak ona nie śpi, to graniczy z cudem, więc albo lecą tam bajki, albo telewizor jest wyłączony. Jedyną opcją, żebym sobie pograł w dzień, jest właśnie taka owa konsolka. I to mi się właśnie w niej podobało, że nie potrzebowałem nie wiadomo ile czasu, w ciągu jednego dnia byłem w stanie sprawdzić 10 gier i zastanowić się, w co będę, dajmy na to, grał dnia jutrzejszego, jak będę miał czas, żeby wiesz, nie szukać ponownie, a tak to no, jeśli miałbym sprawdzić 10 gier, to straciłbym 3 dni na to, żeby to zainstalować na konsoli, część powyrzucać, bo zbrakłoby mi miejsca na dysku. Bardzo fajna propozycja. Ja się na niej bawiłem świetnie, mam nadzieję, że będę bawił się również dalej. No dopóki nie poprawią mi internetu, no to oczywiście ja będę musiał z nieco większym przymrużeniem oka na to patrzeć. Natomiast jeśli już ta infrastruktura byłaby u mnie światłowodowa, no to przyjemność z grania byłaby naprawdę wielka. No kurczę, kupienie takiej konsolki, no to faktycznie trzeba się nad tym głęboko zastanowić, w co byśmy chcieli grać. Ja uważam na dzień dzisiejszy, mając Nintendo Switch Lite, że dużo lepszą opcją dla mnie by była konsola właśnie Cloud, aniżeli Switch, bo ja na Switchu przeszedłem chyba 2 czy 3 gry, konsola mi się znudziła, w tym momencie leży na OLX-ie wystawiona na sprzedaż. Tu w związku z tym, że łączymy się w chmurze, dopóki będziemy płacić abonament, no to będziemy mogli sobie przebierać w tych grach, które co miesiąc praktycznie są dodawane, nie będziemy musieli wydawać majątku na gry, no bo gry na konsole mobilne, biorąc pod uwagę właśnie tego Switcha, no są pieruńsko drogie, bo musimy wydawać w granicach 250-300 zł, a tak naprawdę zabawy z jedną grą mamy ile? 2 tygodnie, 3 tygodnie przy takiej dość, że tak powiem, nikłej grze, przy szybszej skończymy ją szybciej, no i wiadomo, że trzeba będzie wydać kolejne pieniądze, żeby coś tam zakupić. Oczywiście jest pełno tych sklepów z promocjami, czy to Nintendo eShop, tak czy właśnie gdzieś tam w promocjach na Steamie, w wyprzedażach, no tam gry wtedy kosztują naprawdę śmieszne pieniądze, no ale jednak musimy. Jeśli ktoś posiada Xboxa, tak jak ja, i płaci ten abonament, no to uważam, że dodatkowo, żeby się pobawić na takiej konsoli przenośnej, warto się nią zainteresować. Ale jeśli chcielibyście jednak coś mieć takiego, że instalujecie grę, gracie gdzie chcecie, czy to gracie sobie na hamaku na działce, czy gracie sobie w pociągu, no to już wtedy trzeba pomyśleć nad taką konsolą z fizycznymi grami. Z Wami dzisiaj Jacek i Burzyk. Do zobaczenia w następnych materiałach.